Sporządzenie dowodu LT, czyli likwidacji środka trwałego. W celu sporządzenia tego dowodu musimy dojść do operacji na środkach trwałych, czyli wybieramy listę modułów, kartoteki, środki trwałe i tutaj mamy możliwość wykonywania operacji na środkach trwałych. Będąc w oknie operacji na środkach trwałych, wybieramy opcję dodaj i teraz wybieramy dowód LT. Widzimy nasze środki trwałe i możemy następnie wybrać środek trwały do likwidacji. W naszym przypadku likwidować będziemy kserokopiarkę Canon, która uległa uszkodzeniu i jej naprawa jest nieopłacalna. Program zapytał nas, czy naliczyć amortyzację w miesiącu likwidacji. Jeśli tak, dokument likwidacji będzie mógł być sporządzony w miesiącu styczniu. Tak, chcemy naliczyć tą amortyzację za miesiąc styczeń, ponieważ mamy do tego takie prawo. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Program poinformował nas, że mamy niezatwierdzony plan amortyzacji, czyli na początek będziemy musieli ten plan zatwierdzić. Automatycznie program pokazuje nam, wybieramy zatwierdź wszystkie plany amortyzacyjne. Po zatwierdzeniu tych planów musimy ponownie wybrać opcję dodaj, LT, kserokopiarki, zatwierdzamy przyciskiem OK. Pyta nas, czy naliczyć, wybieramy tak. Program pokazuje nam operację likwidacji środka trwałego. Likwidacja środka trwałego została przeprowadzona w dniu 2 stycznia, czyli w przypadku numeru będziemy mieli rok 2013, miesiąc pierwszy i jest to dokument również o numerze 1. Data likwidacji to 2 stycznia, czyli wprowadzamy 02.01.2013 roku. Program pokazuje nam, że dotychczasowe umorzenie to 600 zł, umorzenie pozostałe 3400. Pyta nas o przyczynę likwidacji. Przyczyną likwidacji jest uszkodzenie bębna i koszt kserokopiarki przewyższyłby wartość nowo zakupionego urządzenia, więc taką przyczynę wpiszemy. Sposobie wybierzemy sobie utylizację. Jest to sprzęt, który podlega utylizacji. No i oczywiście tutaj, jak Państwo wiecie, do likwidacji środka trwałego musi zostać powołana komisja, więc u nas będzie to Bożena Wąs i Milena Królik. Kategorii musimy zmienić z amortyzacji na likwidację środka trwałego, ponieważ w tej chwili ten środek trwały będzie likwidowany. Jeżeli wszystkie dane zostały wypełnione, zatwierdzamy przyciskiem OK. Aby dokument likwidacji wydrukować, widzimy go w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę też, że została naliczona amortyzacja w kwocie 60 zł za miesiąc styczeń. Przechodzimy do opcji dokument, wybieramy drukuj. Zatwierdzamy amortyzację podatkową i tutaj mamy dokument LT. Możemy zrobić jego podgląd. Widzimy, jak wygląda kwestia dowodu likwidacji środka trwałego. Zamykamy. Oczywiście Państwo zrobicie eksport do pliku.